Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Rage 2. Zaparkowane? No, gdzieś tam sobie stoi. My natomiast spotykamy się z doktorem Kwasirem rozwiązać ostatnią część układanki, a może właśnie związać je wszystkie ze sobą i w końcu zrealizować założenia projektu. Ach, to obiekt strażnik! My mamy z tobą czy z tym kuniem pogadać? Myślałem, że potrzebuje pan tylko superkomputera z Eko 15. Ukończyłem sekwencjonowanie serum, będzie już działało. Ono nie wie jednak, nad czym ma pracować. Muszę je zaprogramować, używając DNA należącego do generała Crossa. Niech no zgadnę. Znajdę je w silnie ufortyfikowanej bazie wypełnionej szalonymi mordercami. A, i tylko ja mogę je zdobyć. No, tak, tak. Zgadza się. Umiesz czytać w myślach, co? Nie, po prostu dostrzegam wzorzec. To zabawne. Potrzebne DNA znajduje się w starej stacji badań genetycznych władzy, w której podły doktor Bendros przeprowadzał okrutne eksperymenty. Przechowywali tam DNA wszystkich z władzy, w tym Crossa. Z pewnością odzyskali ten obiekt, by prowadzić tam projekt. Pewnie da się jednak, jak to mawiasz, wbić się tam, używając siły. Tak, wiem. Dlatego doskonale się nadasz. Masz wprawę we wbijaniu się. Wiedział pan, że to... Tak. Do widzenia. Do widzenia. Dotrzyj do stacji badań. No dobra. A coś jeszcze? Dobre słowo na pożegnanie? Widzę nie bardzo. Nawet buziaka czy coś. Nie, nie. Pożegnaj się grzecznie, Kulasie. Taki trochę ten doktor Kwasir dzisiaj z opóźnieniem wszystko łapie. Ale cóż. Najważniejsze, że załapał i wiemy, po co mamy lecieć teraz dalej. A mamy się wybrać, suszarka? Taka turbo, ultra, mega, duża, hiper. Lecimy tym razem w stronę laguny, a z laguny na południe. To co? Śmigamy tam. Doktorze, zbliżam się do stacji badań genetycznych na Morzu Wydm. Dobrze, dobrze. Słuchaj, sprawdziłem stare procedury. Okazuje się, że władza chciała w razie kryzysu wykorzystać tu w eksperymentach wrogich mieszkańców Ark. Nic nie obiecuję, ale bardzo możliwe, że to tu sprowadzali mieszkańców Vineland. Muszę się więc pośpieszyć, nie marnować Chwila, czy pan? Tak. Wartownicy władzy. Chyba trafiłem. No pięknie. Myślałem, że ten tekst może przebiega nieco inaczej, dlatego odpaliłem dwa razy, ale okazuje się, że tak miało być. Co piękne, no... Wygląda na to, że jesteśmy u władzy. Jedyne, co mnie martwi, że... W kwestii naszych tutaj... dronów... Doktorze, czy też granatów... Cudownie. Nie wygląda to najlepiej. Poszukaj zatem banków DNA. I może mieszkańców Vineland. Może. Doktorze, no banki to nasza specjalność i to nawet takie zawierające DNA na swój sposób, więc nie będzie problemu. Wchodzimy. Chyba. Podoba mi się zamysł architekta, władzy. Jest co prawda podobnie, ale ma to swój styl. Też zobaczymy. Jak nam się będzie tu walczyło niebawem. Skrzynia Ark? Niestety. Nie można mieć wszystkiego. Okej, jest duża szansa, że tędy będziemy wracać. Zresztą to wygląda też jak jakieś przejście, które odblokuje się w przyszłości. A teraz skrytki na granaty. Czegoś takiego to nie mają. Widzę, że jakieś ambitne przedsięwzięcie się tu pojawiło. Hello. Dawno nie walczyliśmy z nimi.
Kurczę. Dawno nie było odcinku, więc przyda nam się rozgrzewka. Dobra, ale idziemy tak. Szkoda, że ten drugi tak niechętnie podszedł do nas, ale nadrobiliśmy to główką. O! A tu jest ten fajny, niefajny. Ale wydaje mi się, że nas bardziej nie polubił. Nie zabić? Za późno. Ale dzień na hedy coś czuję będzie. Oby. Już zapowiedziałem. O! Nie mamy jeszcze uderzenia. Więc musimy czekać. Dobra, ty leżysz. Ty masz wir, dawno też nie było. Przyciągnij kumpla do siebie. Ostatnim pociskiem. Jak ja to lubię. Dajcie nam więcej tego. Tym bardziej, że u władzy podobno kryje się nasza ostatnia zabawka do strzelania. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie i jak. Czy to w misjach głównych, czy pobocznych bardziej. O, są granaty. Ale zobaczymy, może będzie okazja właśnie dzisiaj ją dostać. Tak, ostatnio dostaliśmy ten piękny wóz pancerny. Wiesz co? Śmiglik. Mam wrażenie, jakby nasze pociski jednak biły bardziej niż śmiglik. Doktorze, znalazłem ich, tak jak pan mówił. Jest tu grupa ludzi z Vineland. Żyją. Tak, podejrzewałem, że mogą tam być. Ich biomasa jest używana w projekcie Długowieczność. Wydostań ich stamtąd. Jeśli nie zdołasz, zabij ich niczym bydło. Są zbyt cenni dla naszego wroga. Naprawdę myśli pan, że tak zrobię? Dość pan głupi jak na supernaukowca. Halo? Halo? Przerywa cię! Jeśli nie zdołasz ich ocalić, zabij ich! Halo? Jak strażnik! Bardzo żywy! Tak jest! Przybyli strażnicy! O, moment, coś tu z nami jest. Jak ja się przyglądam, szczęśliwy, że uratowaliśmy naszych, a tu się okazuje, że to wcale nie jest tak miło, bo przyszła cała ekipa ratunkowa. Z drugiej strony też ktoś jest. Coś tu mamy. Jakby ktoś jeszcze żył. Wydawało się. Weź. Cały czas liczę na granatę, ale jakoś niechętnie się z nami nimi dzielą. Pokaż, śmiglik raz. Myślałem, że w drodze powrotnej go załatwi. No kiedyś musimy się nauczyć z niego korzystać, tak? To mówią, lepiej późno niż wcale. O, jeden dostał śmiglikiem. Ale to wciąż za mało. Chociaż być może cała potęga śmiglika kryje się za jego ulepszeniami. Gdy sam namierza przeciwników, czy potrafi trzech na raz zniszczyć i tak dalej. I tym podobne. Granatę? Oczywiście, że nie. Ile już mamy granatów? O, 7. No, to jest najlepszy śmiglik. Czy my się nie znamy? Nie, nie znamy się. Nie, może się znamy? Weź przywal tutaj gdzieś. Tak, znamy się. Powiedziałbym delikatnie, niestety się znamy. Już to nasza nie pierwsza walka, tak? Z nim tutaj. Zobaczymy dwa cele od razu. Ładuj. Mając rakietę i znając tego wroga, już nie jest tak źle, tak? A teraz możemy odpalić przester. Ło! No i cześć. A ja się tak cieszyłem, jak pierwszy raz odpaliliśmy do niego z BFG. Dziękuję. O, może kiedyś przed końcem gry warto by było skorzystać z interfejsu neuronowego. Choć raz. No z jednej strony jest to zrozumiałe, że to jakaś tam broń władzy, ale no trochę smuci, że po raz trzeci z tym samym przeciwnikiem walczymy, tak to. Chociaż na początku przy pierwszym starciu to wydawało się jakimś takim minibossem, a teraz to bardziej potężny, zwykły. Z
z drugiej strony nie ma problemu, żeby go rozpracować. Już na miejscu? Bo nie wiem, czy wychodzić. Panie, to tak wygląda, jakby coś się tu zepsuło. Dobra, jest ścieżka w tę stronę. No dobra, żadnych datapadów, granatów, innych takich, więc możemy lecieć dalej. Przynajmniej z rakiet zrobiliśmy mały użytek. Czy tu nie powinni być nasi? Jak wyłączyć te więzienia? Czy w ogóle warto... Roztańczona brama. To robić. Nie wyścisz celnie prądu. Jak z akumulatora. Panie, jesteśmy w banku DNA, ale żadne sanie tutaj w planach nie... raczej nie jest przewidziane. Nie wyścisz celnie prądu. Jak z akumulatora. Witaj. Jest tu ktoś? Hej! Wydostanę cię stąd. Hej! Ty! Należysz do strażników? Tak, zgadza się. Co wam zrobili? Zabierali nas. Jednego po drugim. Za czerwone drzwi. Boże, ja jestem następny. Co jest za drzwiami? Zabierają ich przez czerwone drzwi. Zabierają wszystkich. I nikt nie wraca. Nikt! Uciekaj stąd. Idź drogą, którą przyszedłem. Jestem tu, by to wszystko skończyć. No kolega na pewno wie, jaką drogą my tu przyszliśmy, a ja chciałem wejść przez tę bramę. No dobrze, ale jak już jesteśmy tu, ten skrót prawie nas życie kosztował, ale jakie czyste toalety mają. Może załapię się na przejażdżkę tym śmiesznym czymś. No to jedziemy. I? A, to tak. Rozumiem, za czerwoną bramę. Takie trochę potwory i spółka. Na dobrą sprawę to władza tak trochę też wygląda jak potwory i spółka. Cóż tym razem możemy oczekiwać? Doktorze, widzę bardzo niepokojące rzeczy. To chyba tutaj tworzą te klony, o których mówiłeś. Projekt Długowieczność. Tak, moje założenia znów były słuszne. Musisz poszukać próbki DNA kochanego generała i przynieść ją mnie, a wtedy położę kres całemu temu ohydztwu. Wchodzę do środka, by je znaleźć. Tak. O! Do rąk własnych. Wygląda jak Cross. Szczenie bezsensownie przygarnięte przez Erwinę Prowley. Jej szybka śmierć zostawiła wielki niedosyt. Ale z tobą nie będę się śpieszył. Do końca będę się rozkoszował twoim bólem. Świetnie, to chodź. Ten też wygląda jak Cross. Jak to wygląda z życiem? Wiesz, co nam by się przester przydał? Powoli. I więcej rakiet też pewnie. Ty chcesz sobie DNA. No bo wiesz co? W końcu to jest generał Cross. Odejść pieski? Może tak zróbmy. To jest w końcu generał Cross. No nie mogę nic tu przez nie zrobić. A ja chciałem... Chociaż my chyba nic i takiego nie jesteśmy w stanie zrobić, dopóki ci tu pomagierzy biegają. Generale Cross, czy może pan wyjść na chwilę stąd? No to chyba jest jeszcze inna sztuczka. On traci życia wraz z tymi wokół niego, tak? Panie generale Cross! O! A, już rozumiem. Spoko. Tutaj jestem, maleństwo. Ile to jeszcze życia ma w sobie? Co za strata czasu? A to trzeba trochę niżej celować. Wiem, że coś gryzie nas po plecach, ale... Nie ruszaj tego! Z
Zostaw mój sprzęt! Patrz, jak zsyłam na ciebie. Będziemy rozmawiać. Cóż, nie spieszyło ci się. Miałem sporo czasu. Umieram i budzę się na nowo. Moje plany. Kolejny krok ku realizacji. Witaj na tym świecie, nowa istoto. Ty i ja spotkamy się ponownie. Doktorze, mam wystarczająco dużą próbkę DNA. Niosę ją do pana. Świetnie. Póki świeża. Nie mogę się doczekać, aż położę na niej łapę. Pytanie, którą? No pięknie. O, moment. Aha, to już coś na dole, jak rozumiem. Albo u góry. Z drugiej strony na dole. Generał Cross. No, życie staje się piękniejsze, gdy do naszej zabawy dochodzi BFG, tak? I... czy też gdy do głosu puścimy BFG. Chociaż to sam generał Cross, jak rozumiem, sekwencja jeszcze parę razy by się powtórzyła i do domu. Gdzieś tam by się przykleił do maszyny, pozałatwiać pomagierów. My na pewno mamy tak do góry cały czas, bo tak jakby nam uciekały te kropki, kropeczki. Być może na zewnątrz tego obiektu one są, albo... no dowiemy się za moment. Póki co to wygląda trochę tak, jakbyśmy mieli wyjść i z kimś po... no tak. Mam! Nadchodzi ratunek! To Walker! Tylko wy przeżyliście? Tak. Większość jest już przetworzona. Zmieniona w biomasę do eksperymentów władzy. Z Vineland niewiele zostało, ale jest nadzieja. Lily tam została i się wszystkim zajmuje. Ruszajcie pomóc jej w odbudowie. Tak zrobimy. Odbudujemy, co przepadło. Nigdy nie zdołamy ci się odwdzięczyć za ratunek. Hej, jestem strażnikiem. To moja robota. Jeszcze zobaczyłbym tylko, co tam za misja się kryje. Świetna sprawa. Ogólnie tymi znacznikami misji okazały się lasery, które miały podtrzymywać Crossa. Jak rozumiem, siedzieli w nich ludzie z Vineland, ale nic istotnego. No dobra, wracamy na górę. Oto ona, próbka DNA. Pozwoli nam wyprzedzić konkurencję o łeb. Rozumiem pokusę, żeby rzucić tym żarcikiem, ale to rozśmieszyłoby tylko szarą masę. Trzeba pogłówkować. To jeszcze nie czas na świętowanie i łebskie dowcipy. To będzie nasze koronne osiągnięcie. Dobra, teraz umieść próbkę w ekstraktorze. Jak się okazuje, za wysoko się patrzymy na Kwasira. Jak chcemy pogadać, mamy tutaj niżej. Może to jest jego głowa. Ekstraktor, proszę bardzo. Dobrze, teraz pobiorę DNA z próbki. Tak. Świetnie, serum jest gotowe. I bez cienia wątpliwości położy kres projektowi długowieczność. Misja ukończona. Głowa. Sztylet jest ukończony. Czekamy na ciebie. Gdy tylko się przygotujesz, skopiemy władzy tyłek. I to tyle? Sztylet jest ukończony. Muszę lecieć. Muszę lecieć. Tak, wychowany strażnik. No dobrze, ale to wygląda na to, że projekt Sztylet... Gdzie to jest nasz rejestr? O. Projekt Sztylet jest zrealizowany i musimy już tylko znaleźć
naszego wroga gdzieś na mapie świata, więc wyjdźmy na zewnątrz. Myślę, że wielki finał zobaczymy w kolejnym odcinku. Trzeba w końcu BFG doładować. A przy okazji... No mam wrażenie, że ktoś by musiał do nas zadzwonić, więc na wszelki wypadek pójdźmy sobie. Włączam tryb oczekiwania. Przejedziemy się kawałek i poczekamy. Jak w Days Gone, trzeba jeździć, żeby dostać zadanie. Walker, zdaje się, że możesz działać. Masz wszystko, co potrzebne, by stawić czoła władzy. Nareszcie. Idę, Lily. Zakończę to raz na zawsze. Dla Prowley, dla Vineland, dla nas. Ale pójdziemy tam. Ło, jak się schowali. Już w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.